Ta dziewczyna to prawdziwa wojowniczka. Choć w życiu nie ma z górki, to każdego dnia z uśmiechem na twarzy podejmuje nowe wyzwania. Asiu, choroba w dużej mierze ogranicza twoją sprawność fizyczną, ale nie pozwalasz na to, by ograniczała twoje życie. Bo głównie to zależy od nastawienia, które czasem nam utrudnia, czasem ułatwia funkcjonowanie. No ja jestem raczej pozytywnie nastawiona do życia, więc pomimo problemów staram się gdzieś tam iść do przodu z uśmiechem przez życie i wierzyć w to, że gdzieś tam będzie dobrze. Co na początku sprawiało ci największą trudność? Na początku największą trudność mi sprawiało siedzenie na wózku nawet, ubieranie się czy przesiadanie, bo choruję na mózgowe porażenie dziecięce, więc w wieku 4 lat nawet zaczęłam dopiero siedzieć na wózku. Obecnie no, pracuję jako instruktor w domach treningowych w Koninie, a w drugiej pracy pracuję w sklepie medycznym jako pomoc biurowa. Czyli ty się nie lenisz, dziewczyno? No nie mam czasu na nudę, a dzięki temu, że zdałam prawa jazdy, jeszcze sama osobiście samochodem, więc jestem bardziej mobilna i szybciej mogę się przemieszczać. Asiu, pamiętam, jak podczas naszej pierwszej rozmowy powiedziałaś, że twoim największym marzeniem jest ponowny skok ze spadochronem. A że marzenia są po to, by je spełniać. Naprawdę? To dziś skoczysz i to w towarzystwie tego, że to ma. Cześć, Asiu, nasze gniazdo. Będzie, że wygląda dzisiaj pięknie, idealnie na... Wiem, co ją czeka. Ja poczekam na was sobie na ziemi. Nie. Ja mam bardziej przy państwa przyziemne może. O nie, to co, idziemy? A my dzisiaj zobaczymy świat z najlepszej możliwej perspektywy. Idziemy? To lecimy! Rafał, ty na swoim koncie masz już kilkaset skoków. Jakie to uczucie, gdy jest się już tam u góry i dryfuje w powietrze? Wiele razy padło to pytanie w moim kierunku i nigdy nie jestem w stanie tego opowiedzieć. To trzeba przeżyć na własnej skórze, te drzwi muszą się przed nami otworzyć i musimy spojrzeć na świat z tym dużym dystansem. Widzisz tylko chmury, to przypomina ci się twój lot na wakacje, a ty w tym momencie musisz opuścić pokład samolotu. Jest to nie do opisania. Jeśli skacze Asia, ona sobie super radzi, a dzisiaj ma szansę zobaczyć ten świat z innej perspektywy, z tej, której ja ją znam na co dzień i będzie za chwilę latała. Ona na co dzień nie chodzi, ale będzie latała i to jest coś, czego po prostu na pewno wiele osób w pełni sprawnych będzie im zazdrościć. Lecimy na 4 km, wyskoczymy z całkiem sprawnego samolotu, pędzimy do ziemi 200 na godzinę. A, to mało, i będziemy się świetnie bawić przy tym. No myślę, że tak. No pasuje taki plan. Pasuje. To zapraszam do samolotu i życzę dobrej zabawy. 3, 4! Skaczemy 4 km, to jest w miarę standardowa wysokość, nie potrzeba jeszcze tyle tlenu, po prostu tak z takiej wysokości się skacze. Jak się do takiego skoku przygotować, to przede wszystkim trzeba chcieć. Jak się chce, to w zasadzie wiele więcej nie trzeba. I psychicznie człowiek na tyle ma ochotę, że nie musi się specjalnie do tego ani zmuszać, ani wymyślać sobie powodów. Chce zrobić coś nowego i to robi, nie? A my tym pomagamy. Warto żyć? Ale jaka cielna, jaka cielna. Tak! Tu posłuchaj.